Mamy dzisiaj tutaj do przetestowania samochodzik elektryczny Volvo FE z zabudową typu śmieciarka. Na początek go sobie uruchomimy. O, właśnie. Tradycyjnie jak każdy samochód przekręcamy kluczyk do pozycji zapłon. Czekamy aż samochód się zdiagnozuje. Czyli wystarczy, żeby zgasły kontrolki. Już patrzymy jak to wygląda. I w tym momencie mamy tam u góry dwa zegary. Po lewej jest ekonomizer, który nam pokazuje stratę i odzysk energii. Po prawej tradycyjnie prędkościomierz. Na dole jeszcze jest coś w formie wskaźnika paliwa, czyli na ile nam tego prądu jeszcze wystarczy. W formie takiego tradycyjnego wskaźnika view. Po prawej jest poziom ciśnienia w układzie pneumatycznym. I teraz jak przekręcisz kluczyk, to na środku między tymi zegarami pojawi się zielony samochodzik. I wtedy puść kluczyk, to znaczy, że silnik już pracuje. Pojawił się. Ekonomizer wyzeruje nas. Zapinamy bieg. Drive. Noga na hamulec, tak. Odpuszczamy hamulec ręczny. I wio. I wio. I ruszamy. Czyli puścimy tego kierowca, puścimy a my jako obsługa śmieciarki. Tak. My na desancie. My na desancie. Ruszamy sobie bezszelestnie. W tej chwili, jak będziemy podjeżdżać pod wzniesienie, będzie widać, że zużycie energii nam wzrośnie. Nie? Dokładnie tak samo, jakbyśmy jechali staczką. A z górki będzie się doładowywał? Będzie się doładowywał. Bez hamowania? Właśnie, są dwa sposoby. Jeden jest bez hamowania, ale ten odzysk energii jest dużo mniejszy. A w momencie, kiedy przyłożymy nogę do hamulca, działamy na zasadzie prądnicy, czyli ładujemy sobie z powrotem te akumulatory. O, i teraz zdejmij nogę z gazu. Widzisz, od zera wskazówka lekko poszła na plus. Przyciśnij hamulec. Jeszcze. Widzisz, jaki piękny sposób odzyskuje? Aha. Jak za mocno przyciśniemy, jest to traktowane jako hamowanie, nie odzysk energii. Aha. I wtedy tego odzysku nie ma. A czy on ma tak zwany wolny wybieg? Nie, tu nie ma, w FMX-ie jest. Mhm. Znalazłem tutaj coś ciekawego, to proszę Państwa, powerbank, który właśnie ten samochód doładowuje, proszę spojrzeć. To jest taki mały, a jaki wydajny. Oczywiście to żart. Możemy dwie rundki zrobić? Przepraszam. Tak. Ile będziesz potrzebował? Prowadzi się w zasadzie bez różnicy, czy to się jedzie, tak z moich pierwszych wrażeń, to tak czy dieslem, czy tym, poza tym, że nie słychać pracy silnika, no to jedzie się. Na jedną rzecz chciałbym, żebyście zwrócili uwagę. Zatrzyma się przy lewej stronie, tutaj. Zwolni. No i tutaj przy tym białym pasku się zatrzymaj. Dobra. I teraz, co jest jeszcze istotne przy tego typu pojazdach? Zwrotność. Przy śmieciarce, jak pogadacie z kierowcami, najbardziej istotną rzeczą jest to, żeby samochód był zwrotny. Sprawny oczywiście, tak, ale też zwrotny. Więc teraz na miejscu, jak tylko ruszymy, skręcisz do oporu kołami w prawo i zatoczymy pełne 360 stopni. Tutaj zmieścimy się na tym kawałku tej drogi. No to zobaczymy już. Tylko, czy nic nie jedzie. Dobra, możemy sobie zawracać. Do oporu się też. Trzymaj kierownicę. Jeszcze, kręć. Kręć. Widzę, za późno troszkę zacząłeś odkręcać, tak, ale trzymaj teraz tak kierownicę i nie odbijaj jej. Czyli zawracamy w miejscu. I zrób sobie teraz jeszcze raz pełne koło. Zobaczcie. To nie jednym samochodem osobowym jest trudno teraz zawrócić. Dobrze, a dlaczego diesel nie może, a ten może? Nie może, każdy. To nie jest zaleta tylko elektryka, tylko wszystkich samochodów, które mają tą oś skrętną. Oś skrętną. Tak, ona bardzo poprawia nam zwrotność pojazdu. Dobrze, zakręciło mi się w głowie. Jedziemy prosto. Lepiej przyspiesza? Pod spodem mamy też tam taki wskaźnik. Na pewno. Przyspieszenie lepsze niż diesla. Ale chciałeś coś powiedzieć. Tak. Na wyświetlaczu tam masz jeszcze dwa takie wskaźniki w formie suwaka. Jeden pokazuje nam zasięg w kilometrach, na ile starczy. Tak. Mamy kolei 177 km w tej chwili. Drugi z kolei pokazuje nam, czy wykorzystujemy w odpowiedni sposób energię z akumulatorów. Czyli ten napis eko mówi nam o tym, jak jest, im jest bardziej pełny, tym jedziemy bardziej oszczędnie. O. To znaczy, że jedziemy dobrze. Bo widzę, że jest pełny. A wystarczy kilka takich przyspieszeń, pedał dno i już to eko nam spada. I co wtedy w głowie nam powinno zadźwięczyć? Że możemy nie dojechać do ładowarki. My się zawsze śmiejemy, że w firmach, gdzie jest kłopot z przepałem z racji techniki jazdy przez kierowców, powinien być jeden samochód elektryczny. Jeżeli kierowca ma przepał, siada na elektrykę, jak mu raz zabraknie prądu, momentalnie nauczy się ekonomicznej jazdy. Ja tylko powiem, że ta osoba
która tu w środku musi jechać, to kolana mi uszy sobie zatykać musi. W każdym razie nie może to być wysoka osoba. W zasadzie we trzech to nie dojeżdżają do rejonu. Później tak wszyscy siedzą na desancie z tym. Mhm. Patrzę na to z punktu widzenia kierowcy, który dostaje taki nowy samochód. To weźmy nawet pod uwagę to, że jeżeli to jest tam, nie wiem, 20-letnie, bo i tak jest to spotykane przecież w firmach komunalnych pojazdy, tak, gdzie ma jeszcze tradycyjną skrzynię biegów i pedał sprzęgła i naraz te parę tysięcy dziennie nie musi tej lewej nogi używać, plus cisza w pojeździe, no zmęczenie jest na pewno dużo, dużo mniejsze. Tu nie ma zwalniacza? Nie. W FMX, w FH jest i w FH są właśnie sprzęgnięte, to jest tą rekuperacją. A w FMX-ie? Znaczy we FMX-ie też, tak, bo też to jest na zasadzie. Zasięg nam pokazuje 176 km, a co w momencie pełnego naładowania baterii? To jest zasięg około 250 km, ale to też zależy właśnie, w jaki sposób będziemy wykorzystywać tą rekuperację. Bo wystarczy, że ten system będzie wyłączony i już te 20%, które zabiera zabudowa, będziemy musieli doładować tradycyjną ładowarką, a nie przez rekuperację.